W nocy z 3 na 4 grudnia kierowcy na autostradzie A4 mogą spodziewać się utrudnień. Kolejny wielki transport przemieszczał będzie się przez Polskę. Przez kolejne noce elementy maszyny TBM do drążenia tuneli na drodze S19 pokonywać będą drogi województwa śląskiego w kierunku Łodzi. Zaczynamy w nocy z 3 na 4 ten transport wjedzie z województwa polskiego do województwa śląskiego. Najpoważniejsze utrudnienia będą następnej nocy. Musieliśmy wyłączyć z ruchu jedną łącznicę z autostrady A4 na A1 w kierunku Łodzi. Tam musieliśmy zdemontować latarnie. Poza latarniami z drogi zostały usunięte m.in. elementy przeszkadzające w pokonywaniu trasy, takie jak barierki. To już drugi tak duży transport, ten pierwszy dotarł do celu. Jest to kolejna część maszyny drążącej tunel. Znacznie przekracza normatyw, ma długość prawie 74 metrów, a waga zestawu i tych części napędu do maszyny skrawającej to prawie 500 ton. Z ruchu będzie wyłączona m.in. część węzła Sośnica w Gliwicach, umożliwiająca przejazd z autostrady A4 na autostradę A1. Podobnie jak poprzednio, transport będzie dobrze oznakowany i będzie pokonywać trasę tylko w godzinach nocnych. W nocy z 5 na 6 grudnia zaplanowany jest przejazd z województwa śląskiego w kierunku Piotrkowa.